przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Izraelski parlament uznał UNRWA, ONZ-owską instytucję powołaną do pomocy Palestyńczykom, za organizację terrorystyczną i zakazał jej działalności w Izraelu, na zachodnim brzegu i w Gazie. Amerykanie ostrzegają Izraelczyków, że to głosowanie może mieć negatywne skutki dla relacji obu krajów. Niektóre państwa europejskie zapowiadają sankcje wobec Izraela. W weekend lotnictwo izraelskie zbombardowało cele wojskowe w Iranie w odwecie za atak Iranu na Izrael 1 października. Czy Iran odpowie na ten ostatni atak Izraela? Czy Izrael ulegnie presji międzynarodowej i po ponad roku wojny spróbuje złagodzić skutki kryzysu humanitarnego w Gazie? O tym w raporcie na dziś 30 października 2024 roku. Raport na dziś to środowy odcinek raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, bo to one pozwalają nam tworzyć ten program i go rozwijać. Wszystkich, którzy chcieliby zostać patronami raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Marcin Żyła jest wydawcą programu, Chris Wawrzak realizuje dźwięk, jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Moim gościem jest dziś Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego izraelskiego ataku na Iran. Wygląda na to, że bardzo precyzyjnego i skutecznego. Zniszczono przede wszystkim systemy obrony przeciwrakietowej S-300. To są rosyjskie systemy. Atak był skierowany również na fabrykę paliwa stałego dla pocisków balistycznych w Hodżir. Poza tym uderzono w ośrodek badań kosmicznych w Szachrut i w ośrodek badawczo-rozwojowy Strażników Rewolucji w Parchin. Nie ma na tej liście ani obiektów nuklearnych, ani infrastruktury naftowej Iranu. Jak te wszystkie dane powinniśmy interpretować? Przede wszystkim do tych informacji trzeba podchodzić z bardzo dużą ostrożnością, bo to jest taka sytuacja, kiedy musimy się w ogóle zastanowić, skąd my mamy jakiekolwiek informacje na temat tego, co się wydarzyło. Mamy je od samych Izraelczyków, oni sami mogą nam powiedzieć, w co uderzali i co zniszczyli. Możemy je uzyskać od Irańczyków, albo możemy być zdani na różne anonimowe źródła z takiej czy innej administracji, albo ze struktur wywiadowczych Stanów Zjednoczonych, albo z jakichś anonimowych, wysoko postawionych urzędników takiego czy innego państwa. Nie ma możliwości, żeby jakiekolwiek niezależna instancja zweryfikowała, co tak naprawdę się wydarzyło. Więc to jest takie zastrzeżenie natury ogólnej, że trzeba być co do zasady ostrożnym, jeżeli chodzi w ogóle o informacje w takich sytuacjach. Jeżeli przyjąć, że to, co wiemy, jest prawdą, to, co właśnie pan przedstawił, no to wygląda na to, że rzeczywiście Izraelczycy uhonorowali to, o co prosili Amerykanie, to znaczy, żeby nie atakować ani celów związanych z irańskim programem nuklearnym, ani przede wszystkim irańskiej infrastruktury energetycznej, naftowej przede wszystkim. Jak wiadomo, znaczy jak można się domyślić, tego typu atak natychmiast podniósłby ceny ropy na rynkach światowych, a to nikomu nie jest potrzebne, ani w kontekście wojny na Ukrainie, ani w kontekście amerykańskich wyborów prezydenckich. Więc wydaje się, że Izraelczycy rzeczywiście uhonorowali to, co prosili Amerykanie. Natomiast moja obawa jest taka, że to nie jest ostatnie słowo. Nie jest ostatnie słowo ze strony Izraelczyków czy ze strony Irańczyków? Myślę, że ze strony Izraelczyków. To znaczy tutaj moment wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jest bardzo ważny. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych doszłoby do zmiany władzy, jeżeli władzę objąłby Donald Trump, myślę, że Izraelczycy wiążą z jego ewentualną prezydenturą duże nadzieje. To znaczy jest to polityk, o którym wiemy, że przyjmował taką bardzo ostrą linię antyirańską i myślę, że Izraelczycy mogą mieć nadzieję, że przy jego prezydenturze jakby uzyskają zielone, a przynajmniej pomarańczowe światło na jeszcze bardziej zdecydowane działania antyirańskie. To pewnie dotyczy w ogóle całego regionu, nie tylko zresztą Iranu, tak samo działań w Strefie Gazy czy w Libanie i do tego wrócimy, ale chciałbym przez moment pozostać w samym Iranie. Dosyć łagodna reakcja władz Iranu, w tym najwyższego przywódcy. Jest oczywiście, taka powiedziałbym rytualna zapowiedź odwetu, ale są też sygnały, że nie musi do niego dochodzić. Między innymi szef MSZ-u irańskiego mówił już po ataku, że Teheran jest gotowy do powrotu do negocjacji nuklearnych z Zachodem. Czy to oznacza, że Iranowi nie zależy na eskalacji w tej chwili?
Moim zdaniem od początku Iranowi na niej nie zależało. Oczywiście to, że teraz Irańczycy reagują w taki sposób dosyć umiarkowany, jest jakby zrozumiałą i roztropną reakcją z ich strony, bo nie chcą sami siebie uczynić zakładnikami deklaracji, które uczynią. Natomiast, tak jak mówię, wydaje mi się, że od początku Irańczykom nie zależało na tej bezpośredniej konfrontacji. Irańczycy bardzo lubią, przyzwyczajeni są działać w taki sposób daleko od swoich granic, za pośrednictwem organizacji sojuszniczych, natomiast nie lubią uczestniczyć w konfliktach zbrojnych bezpośrednio. I wydaje mi się, że teza, jaką stawiam, jest taka, że to Izraelczycy doprowadzili do tego, że ta konfrontacja nabrała charakteru konfrontacji bezpośredniej izraelsko-irańskiej. Szereg działań izraelskich na przestrzeni miesięcy, takich jak zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku z irańskimi generałami w środku, takich jak zabójstwo Ismaela Haniye w Teheranie, w moim przekonaniu były działaniami obliczonymi na to, żeby zmusić Irańczyków do przejścia w tryb konfrontacji bezpośredniej, a Irańczykom to wcale nie było na rękę. Oni mają trudną sytuację wewnętrzną, mieli właśnie zmianę prezydenta, reżim jest niepopularny, mają słabą sytuację gospodarczą. Oni nie mają specjalnie motywacji do tego, żeby teraz wchodzić w jakąś wielką konfrontację zbrojną z Izraelem, a Izraelczycy czują, że to jest ich moment, że po zamachu z 7 października to oni są stroną ofensywną i mogą zmieniać rzeczywistość na Bliskim Wschodzie, tak jak uważają to za stosowne. To rozwińmy ten temat. Dlaczego Izraelczykom zależy na wojnie z Iranem? Jak rozumiem, to jest pana teza. Jeżeli popatrzymy na Benjamina Netanyahu, to on przez większość swojej politycznej kariery konsekwentnie powtarzał, że problemem w regionie jest Iran i że to tak naprawdę wyłącznie obalenie reżimu w Teheranie, obłożenie go jakimiś strasznymi sankcjami, czy nawet bezpośredni atak militarny rozwiąże problem niestabilności w regionie. To jest coś, co on powtarzał przez całą swoją polityczną karierę przy każdej możliwej okazji. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, dla Izraelczyków ten poprzedni format konfrontacji, kiedy oni nie mieli do czynienia z Iranem, tylko z Hezbollahem albo innymi sojuszniczymi organizacjami, była oczywiście bardzo, bardzo niekomfortowa. Natomiast gdyby spróbowali w normalnych czasach, czyli w czasach sprzed 7 października przejść w tryb bezpośredniej konfrontacji z Iranem, to oczywiście społeczność międzynarodowa natychmiast próbowałaby ich powstrzymywać. Teraz moim zdaniem całą sekwencją różnych kroków Izraelczycy doprowadzili do sytuacji, w której mówimy o bezpośrednim starciu izraelsko-irańskim. Do tej pory to miało charakter takiej wymiany cios za cios i wydaje mi się, że to Izrael jest zainteresowany tym, żeby tę wymianę kontynuować. I jeszcze dodajmy gwoli ścisłości, że ta wrogość Izraela wobec Iranu, ona się nie bierze znikąd. To były państwa sojusznicze do 79 roku. Iran stoi za dwoma głównymi wrogami Izraela, czyli za Hezbollahem w Libanie i za Hamasem w Strefie Gazy. Po tym, co się stało 7 października, jak wiemy, Hezbollah właściwie cały czas ostrzeliwał tereny północnego Izraela, a to, co dzieje się w Gazie, jest jakby odrębną historią, do której za chwilę przejdziemy. Także tutaj ta wojna Netanyahu, ona ma sens z jego punktu widzenia, ale zresztą nie tylko z jego, bo przecież Amerykanie również uważają, że Iran jest głównym problemem w regionie, prawda? Naturalnie ja nie neguję tego, że Iran jest siłą wrogą Izraelowi, że wspiera siły takie jak Hezbollah na przykład, które są wrogie Izraelowi, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela, to bez dwóch zdań. Co do Hamasu, ja bym to jednak trochę zniuansował. Hamas jest przede wszystkim organizacją palestyńską, łączącą fundamentalizm religijny z palestyńskim nacjonalizmem, która koniunkturalnie współpracuje z Iranem, korzysta z jego wsparcia, natomiast nie jest takim trwałym elementem tej proirańskiej osi, tak jak są nią na przykład Hezbollah, czy Houthi, czy ugrupowania szyickie w Iraku. Też szereg razy, na przykład w kontekście wojny domowej w Syrii, Hamas miał inne zdanie, czy stał na innym stanowisku niż ta oś proirańska, więc co do Hamasu ja bym to jednak trochę zniuansował, natomiast naturalnie ma pan rację. Iran jest siłą, która jest Izraelowi wroga, wspiera wrogie Izraelowi organizacje. Tutaj nie ma kontrowersji co do tego. Wrócimy do Hezbollahu, natomiast teraz porozmawiajmy o tej niezwykle kontrowersyjnej decyzji Knesetu. Zakaz działalności UNRWA, organizacji powołanej po wojnie 1948 roku do pomocy uchodźcom,
palestyńskim. Izraelczycy uznają tę organizację za podległą, obecnie pod, po prostu podległą Hamasowi. Oskarżają jej członków o współudział w ataku na Izrael 7 października. Po śledztwie przeprowadzonym przez organizację, ona przyznała, że tam kilku jej członków, zdaje się 9, rzeczywiście brało udział, natomiast nie zgadza się z tą interpretacją, że UNRWA jest organizacją, która sama w sobie szeroko wspiera terrorystów. Co więcej, Izraelczycy uznają, że to jest instytucja, która nie rozwiązuje problemu uchodźców, tylko go tworzy. O tym też możemy sobie później porozmawiać, czy to jest prawda, czy nie. Ale najpierw porozmawiajmy o tym, czym jest ten zakaz, co on oznacza w praktyce. Zakaz działalności takiej organizacji jak UNRWA. Przede wszystkim może zaczynając od motywacji. UNRWA jest organizacją, która od dawna jest solą wokół Izraelczyków z szeregu względów. To jest bardzo duża organizacja, działająca nie tylko w Gazie, ale także na zachodnim brzegu i także w państwach ościennych, tam gdzie są palestyńscy uchodźcy. Palestyńscy uchodźcy z wojny 48-49 roku, nie z późniejszych konfliktów, tylko z tego jakby pierwotnego konfliktu. Jest to organizacja, która jest solą wokół Izraelczyków z szeregu względów, ale moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że ona jakby przypomina o tym problemie uchodźców palestyńskich z wojny jeszcze z lat 40. Ona jakby przypomina o tym, że ten problem nigdy nie został rozwiązany, że kilkaset tysięcy, około 700 tysięcy ludzi wtedy musiało opuścić swoje domy. Ona przypomina o palestyńskich uchodźcach i rzeczywiście w jakimś sensie przez specyficzną definicję palestyńskiego uchodźcy, którą ta organizacja przyjęła i utrzymuje do dzisiaj, jest to jedyny w świecie przypadek, kiedy z upływem czasu liczba uchodźców nie maleje, a zwiększa się, ponieważ za uchodźców są uznawani nie tylko ludzie, którzy rzeczywiście wtedy zostali wypędzeni ze swoich domów, ale także ich potomkowie. Co jest specyficzną sytuacją. To znaczy, tak jak pan zwrócił uwagę, żaden inny naród, czy żadna inna społeczność nie jest w ten sposób traktowana. Nie mówi się o ludziach, którzy uciekali z południowej Turcji przed pogromami, albo o Kurdach, którzy uciekali z Iraku, albo skądkolwiek i osiedlali się w Europie. O ich dzieciach nie mówi się, że to są uchodźcy. Prawda? O Palestyńczykach mówi się w ten sposób właściwie, no Izraelczycy by powiedzieli bezkrytycznie, czy bez jakiejkolwiek refleksji. Rzeczywiście ich liczba rośnie. Ma pan słuszność. Jest to niewątpliwie jedyny w świecie przypadek tego rodzaju, który, no można się zastanawiać, na ile nadawanie kolejnym pokoleniom statusu uchodźców no, przyczynia się do rozwiązania tego problemu, a na ile nie. Natomiast wydaje mi się, że sytuacja, w której tego typu argument podnoszą akurat Izraelczycy, jest jednak dosyć zabawna, no bo mówimy o narodzie, który mówi o prawie powrotu na Bliski Wschód po tysiącach lat, prawda? To znaczy nawet w takim kontekście w języku prawnym w Izraelu istnieje coś takiego, co się nazywa prawo powrotu, które mówi, że każdy człowiek, który ma żydowskie pochodzenie, przynajmniej na poziomie dziadków, może do Izraela powrócić, nie wyemigrować, tylko powrócić. Więc jeżeli w kontekście narodu żydowskiego mówimy o prawie do powrotu, które sięga tysięcy lat wstecz, to używanie wobec Palestyńczyków tego argumentu, że no, minęło już 80 lat, w związku z tym należy zmienić język i nie należy mówić o prawie do powrotu, mnie się wydaje dosyć jednak zabawne. To są te argumenty, które są nierozwiązywalne, tak samo jak oskarżenia o prowadzenie przez Izrael ludobójstwa Palestyńczyków. Byłoby to jedyne ludobójstwo w historii świata, w którym liczba ofiar rośnie po ludobójstwie w stosunku do tego, czym była przed rozpoczęciem tego ludobójstwa. W tej chwili mamy 7 milionów Palestyńczyków żyjących na obszarze od Jordanu do Morza Śródziemnego. Ale zostawmy to, bo to są rzeczywiście kwestie ideowe, które właściwie są nierozwiązywalne i pokazują, jak właściwie trudno w ogóle rozmawiać o tym konflikcie. Znacznie chyba łatwiej nam określić, jakie mogą być skutki zakazu działalności UNRWA w tej chwili, w tej dramatycznej sytuacji, w jakiej znajduje się ludność Gazy przede wszystkim, prawda? Choć nie tylko, bo tutaj zachodni brzeg, ta przemoc na zachodnim brzegu obejmuje również coraz więcej ludzi, coraz więcej Palestyńczyków. UNRWA jest organizacją, w której pracowały, tak jak mówię, nie tylko w Gazie, ale także na zachodnim brzegu i w państwach ościennych dziesiątki tysięcy ludzi.
organizacją, która no, przede wszystkim na terenach palestyńskich poniekąd protezuje administrację, to znaczy prowadzi szkoły, udziela pomocy humanitarnej, tak naprawdę no, wypełnia w jakimś sensie, w jakimś stopniu przynajmniej te luki, których administracja palestyńska nie jest w stanie sama wypełnić. W związku z tym, no teraz mówimy o kontekście konfliktu zbrojnego w Gazie, więc to, co jest najważniejsze, to jest dostarczanie bieżącej pomocy humanitarnej i tutaj UNRWA oczywiście też odgrywałaby bardzo ważną rolę. Natomiast no myślę, że też w kontekście jakiejś rzeczywistości powojennej zakaz działalności tej organizacji sprawi, że no, taka administracja w Gazie na przykład, która już wcześniej była bardzo problematyczna i bardzo słaba i nie tylko ze względu na to, że politycznie kontrolował ją Hamas, no będzie jeszcze gorsza. Natomiast no, mówimy o konflikcie wojennym, który w dalszym ciągu trwa, więc kontekst szkół na przykład no, nie jest tutaj pierwszoplanowy. Ten zakaz został przegłosowany w Knesecie większością 92 do 10, czyli praktycznie rzecz biorąc niemalże jednogłośnie. I to pokazuje, jaka jest dziś ocena tej organizacji przez różne strony sceny politycznej Izraela. My często oglądamy protesty w Izraelu przeciwko rządowi Benjamina Netanyahu. Wypowiadają się zwłaszcza w tej chwili rodziny zakładników, które są przerażone tym, że rząd absolutnie nic nie robi, żeby zakładnicy wrócili do domów. To chyba też pokazuje, jak ta scena się bardzo ujednolica, jak niewielkie znaczenie w samym Izraelu ma sprawa kryzysu humanitarnego w Gazie. Po prostu Izraelczycy nie są z jakiegoś powodu zainteresowani, aby tę kwestię podjąć, na co zwracają uwagę właściwie wszyscy, włącznie z ich najbliższymi sojusznikami, czyli Amerykanami. Tak jest absolutnie. Protesty uliczne, które w dalszym ciągu obserwujemy w Izraelu, dotyczą różnych rzeczy, ale nie są protestem przeciwko sytuacji humanitarnej w Gazie, nie są protestem przeciwko sposobowi prowadzenia wojny, są na przykład protestem przeciwko, czy jakby głosem protestu wobec tego, że priorytety w tym prowadzeniu wojny są rozłożone nie tak, jak protestujący uważają, że powinni być rozłożone, to znaczy kwestia zakładników tak naprawdę, no nie można powiedzieć, że zupełnie spadła z agendy, ale zeszła gdzieś na jakiś bardzo, bardzo odległy plan i protestujący no, się z tym nie zgadzają. Natomiast tak jak pan słusznie stwierdził, kwestie humanitarne nie mają żadnego znaczenia. Media izraelskie też o tym nie informują za bardzo. Znaczy informują oczywiście o działaniach wojennych, które armia izraelska prowadzi to tu, to tam, natomiast nie o tej drugiej stronie. Informuje o zabitych żołnierzach izraelskich. Tak, oczywiście. Których jest coraz więcej zresztą. To już jest kilkaset, to jest prawie 1000 ofiar. 700, ponad 700 osób. Więc myślę, że z mediów europejskich można się dowiedzieć więcej na temat tego, co się dzieje no, zaraz za granicami Izraela niż z mediów izraelskich. I rzeczywiście jest tak, że zarówno opinia publiczna, jak i to spektrum polityczne jest już bardzo, bardzo daleko wychylone w prawo. Tak naprawdę wszystko, co nie jest w Izraelu nacjonalistyczną prawicą takiego czy innego odcienia jest w tej chwili marginesem. Możemy mówić o nacjonalistycznej prawicy świeckiej, bardziej religijnej, mniej religijnej, o partii odwołującej się głównie do imigrantów z byłego ZSRR, natomiast to są wszystko różne odcienie bardzo twardej narodowej prawicy i to mniej więcej w tym spektrum się życie polityczne Izraela rozgrywa. Oczywiście są partie tak zwane lewicowe, chociaż ta lewicowość akurat w izraelskim kontekście wcale niekoniecznie musi oznaczać pacyfizmu, czy jakiegoś specjalnego takiej koncentracji na prawach człowieka, natomiast W tym klimacie, który powstał po zamachu z 7 października, ludzie, którzy wzywają do pokoju, którzy wzywają do dialogu politycznego, którzy mówią, że ten problem palestyński kiedyś drogą polityczną trzeba będzie jednak rozwiązać, są bardzo, bardzo niewielką mniejszością i to taką raczej mniejszością, która no, nie bardzo chce teraz otwarcie zabierać głos, bo zostanie po prostu zakrzyczana jako no, nie idąca, nie wpisująca się w ten duch chwili. Ja myślę, że to bardzo ważne, żebyśmy rozumieli tę różnicę optyki Izraela i coraz większej części świata. Pan wspomniał o tej lewicy. Ja już nie chcę komplikować, ale przypomnijmy, że to lewica stała u podstaw w ogóle osadnictwa w Izraelu. To lewica zaczęła osadnictwo na zachodnim brzegu, prawda? To znaczy, jeśli teraz mamy marsze pokojowe ludzi wywodzących się z tej tradycji,
to trzeba pamiętać, że po 1967 roku, kiedy Izrael zaczął okupować te tereny, to ludzie z Partii Pracy i kolejni liderzy, nie tylko lewicowi, ale lewicowi także, lewicowi przede wszystkim na samym początku, wzywali do zasiedlania tych terenów i kolejne rządy umożliwiały to. Ale wracając do tej różnicy optyki, niektóre kraje europejskie zapowiedziały bardzo poważne konsekwencje w postaci sankcji, jeśli ten zakaz działalności UNRWA wejdzie w życie. Stany Zjednoczone w połowie października dały Izraelowi 30 dni na poprawę sytuacji humanitarnej w Gazie, grożąc konsekwencjami w postaci ograniczenia pomocy wojskowej. Czy pańskim zdaniem to są groźby realne wobec władz Izraela, czy skończy się jak zwykle po prostu zignorowaniem ich przez premiera Netanyahu? Jeżeli mogę jeszcze dwa słowa do tego, co mówił pan wcześniej o tej lewicy izraelskiej, to jest generalnie rzecz biorąc bardzo słuszne to, co pan powiedział. To jest w ogóle problem z definiowaniem izraelskiej sceny politycznej w kategoriach lewica-prawica. My jesteśmy tutaj w Europie przyzwyczajeni do postrzegania lewicy w określony sposób. Ugrupowania lewicowe raczej nam się kojarzą z takim uniwersalistycznym językiem, prawda? Językiem praw człowieka, językiem praw obywatelskich, postrzegania ludzi bez rozróżnienia na etniczność czy kolor skóry. W Izraelu jest trochę jednak inaczej. Lewica izraelska jest lewicowym skrzydłem, historycznie lewicowym skrzydłem ruchu narodowego i w związku z tym... Ruchu syjonistycznego, tak. W związku z tym te kategorie nie jest ślepa na kategorię etniczności. Natomiast to wśród lewicy dzisiaj jest więcej ludzi, którzy no, dostrzegają konieczność no, mówienia o, czy rozwiązywania problemu palestyńskiego metodami nie stricte militarnymi, ale też politycznymi. Natomiast no, są to środowiska, tak jak mówię, marginalne. Natomiast wracając do pańskiego pytania, ja absolutnie nie wierzę w żadne sankcje, nie wierzę w to, żeby jakikolwiek nacisk międzynarodowy mógł odnieść tu jakiś wielki skutek, no bo nie odnosił go przez ostatni rok. To znaczy prezydent Biden wyrysowywał kolejne czerwone linie, które się potem dematerializowały, bo Izraelczycy je po prostu ignorowali. Amerykanie, już nie wspominając o Europejczykach, szereg razy no, przekazywali dosyć otwarcie swoje oczekiwanie co do zakończenia na przykład konfliktu w Gazie, czy dopuszczania pomocy humanitarnej w większych wolumenach do Strefy Gazy. Nie można powiedzieć, że się nigdy nie wydarzało, ale no ta sprawczość nawet Stanów Zjednoczonych była tutaj bardzo ograniczona, więc obawiam się, że to tak pozostanie. Oczywiście wybory w Stanach Zjednoczonych mogą odnieść pewien skutek, to znaczy będziemy mieli nową administrację, taką czy inną. Stany Zjednoczone już nie będą w tym trybie wyborczym. Można mieć nadzieję, że niezależnie od tego, jaka administracja w Stanach Zjednoczonych powstanie, to no, będzie się czuła pewniej, bo właśnie będzie miała ten świeży mandat wyborczy. Natomiast myślę, że to jakby nie należy się przywiązywać za bardzo do tej myśli, zwłaszcza jeżeli do władzy dojdzie Donald Trump, bo ludzie, którzy w jego otoczeniu odpowiedzialni prawdopodobnie byliby za politykę bliskowschodnią, są ludźmi o skrajnie proizraelskich poglądach, czasami nawet motywowanych religijnie. W związku z tym nadzieja na to, że oni będą powstrzymywać te zapędy Izraelczyków jest moim zdaniem, no nie, tak jak mówię, nie należy się do niej przywiązywać za bardzo. Jeszcze spójrzmy na sytuację w Libanie, czy na pograniczu izraelsko-libańskim. Minister obrony Joab Gallant stwierdził, że Hezbollah stracił 80% swojego arsenału rakietowego i nie jest w stanie w tej chwili zagrozić Izraelowi w takiej formie jak przed wojną. Szef armii, generał Halevi, rekomenduje dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu w Libanie oddzielnie od Gazy i ponoć istnieje taki strategiczny, gotowy plan, propozycja rozwiązania właśnie poprzez dyplomację. Czy to jest realne, czy trzymamy się wersji nieustającej wojny, nigdy nie kończącej się wojny prowadzonej przez Netanyahu w każdej możliwej sytuacji po to, żeby tylko ona się nie skończyła, ponieważ jak się skończy, to jest dla niego katastrofa polityczna? Tutaj jesteśmy w sytuacji, no, kiedy tak naprawdę możemy się opierać na tym, co oglądaliśmy przez ostatni rok i szereg razy, akurat nie w kontekście Libanu, ale w kontekście Gazy, wojskowi izraelscy, przedstawiciele izraelskich sił zbrojnych mówili, że tę wojnę w którymś momencie trzeba skończyć i wzywali do, nawet czasami publicznie występując przeciw stanowisku szefa rządu, popierali na przykład kolejne propozycje ugody z Hamasem, umowy z
Hamasem, która polegałaby na zawieszeniu broni w zamian za wypuszczenie izraelskich zakładników, to się nie materializowało. I wydaje mi się, że tutaj na tym froncie libańskim będzie podobnie. Oczywiście Izrael jest państwem, które nie posiada nieskończonych zasobów. Zasoby amunicji, jakby zmęczenie społeczeństwa, koszty dla gospodarki, to jest wszystko coś, co Izrael, tak jak każde państwo, obowiązuje. W związku z tym gdzieś istnieje ta granica, kiedy Izrael nawet niezależnie od swoich chęci nie będzie w stanie tego wysiłku wojennego z taką intensywnością kontynuować. Natomiast obawiam się, że jakby na takim poziomie politycznym ta trwająca wciąż wojna jest korzystna. Jest korzystna dla Netanyahu osobiście, ale też dla tej części izraelskiego establishmentu politycznego, który dostrzega w tym momencie, który teraz jest, pewne wyjątkowe okoliczności. Taki kontekst, taką możliwość załatwienia pewnych spraw, których nie dałoby się załatwić w innych warunkach, i wydaje mi się, że będzie duża pokusa, żeby tej wojny nie kończyć. To jest zresztą ważne, co pan mówi, bo to jest niemalże tradycja, że wojskowy establishment jest znacznie mniej jastrzębi w Izraelu niż politycy, prawda? To zwłaszcza dotyczy tych generałów czy tych szefów służb, którzy kończą karierę. Oni zwykle są wtedy bardzo ugodowi, uważają, że cała polityka, którą Izrael prowadzi wobec Palestyńczyków, jest kompletnie nieskuteczna. No, zresztą wystarczy spojrzeć na to, jak sytuacja wygląda, żeby im przyznać rację, ale wspomnieliśmy o tym, właściwie w tej chwili z politycznego punktu widzenia nie ma dla Netanyahu powodu, żeby zmieniał swoją politykę. Jego popularność w kraju rośnie, jeśli patrzymy na choćby na takie głosowania jak ostatnie w Knesecie, to widać, że sposób myślenia klasy politycznej, a również społeczeństwa izraelskiego jest po prostu niemalże jednolity. Absolutnie tak jest. Jeżeli w Izraelu w jakiejkolwiek perspektywie dojdzie do zmiany władzy, to nie będzie to zmiana prawicy na lewicę czy prawicy na liberałów, tylko będzie to zmiana prawicy na inną prawicę. Być może z trochę innym odcieniem ideologicznym, na pewno w wymiarze personalnym inną, natomiast to w łonie jakby prawicy dokona się kiedyś na pewno jakaś zmiana polityczna. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że absolutnie trwanie tego konfliktu, tego kryzysu bezpieczeństwa jest dla premiera Netanyahu bardzo korzystne. Jak pamiętamy, po 7 października było takie poczucie jego spektakularnej porażki, to znaczy tego, że to on osobiście, polityka przez niego kreowana, przez niego prowadzona przez dekady, zawiodła i doprowadziła do tego, umożliwiła to, co się stało 7 października, i było takie powszechne przekonanie, że jego ustąpienie i w ogóle koniec kariery politycznej to jest tylko kwestia czasu. To już właściwie jest przesądzone, tylko pytanie kiedy. No dzisiaj już o tym nie rozmawiamy. On w dalszym ciągu jest premierem Izraela. Według jakby kalendarza wyborczego jego kadencja trwać będzie jeszcze do 2026 roku i ja w tej chwili nie widzę bardzo konkretnych powodów, dla których on miałby do tego 2026 roku nie dotrwać. I rzeczywiście im dłużej ta wojna trwa, tym sondaże są dla niego lepsze. On teraz nie wygrałby wyborów, znaczy nie mógłby stworzyć samodzielnej większości, ale także jego polityczni oponenci nie mogliby jej stworzyć. Więc jeżeli nawet jutro odbyłyby się wybory, to mielibyśmy sytuację pata, co oznacza, że on w dalszym ciągu byłby premierem tymczasowym do momentu, kiedy nowy szef rządu by się pojawił, a jak wiemy, takie tymczasowe sytuacje w Izraelu potrafią trwać latami. W związku z tym on dosyć skutecznie oddalił od siebie zagrożenie utraty władzy i myślę, że będzie kontynuował tę politykę, która mu przyniosła sukcesy. Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Przypominam, że dostępny jest najnowszy odcinek raportu o książkach Agaty Kasprolewicz, a raport o stanie świata, nasz główny program w tym tygodniu, już w piątek, czyli już w Dniu Wszystkich Świętych, dzień wcześniej niż zwykle. Zapraszam do słuchania nas i dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata.
Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Arctic Paper, producent papierów publikacyjnych Munken. Dbamy o jakość w książkach. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centrochem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Wiodąca polska firma doradcza Crido. Ponad 450 ekspertek i ekspertów. Pomaga podejmować dobre decyzje wspierające rozwój Twojego biznesu. Galmet. Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix. Producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. Adwokat Leszek Kieliszewski. Kancelaria Legality. www.legality.com.pl. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. www.manymornings.com. Michał Małkiewicz. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni. Programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błońskiej Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu. człowiekwzagrożeniu.pl. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS System. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. Granada. Pensjonat i spa w Dusznikach-Zdrój u podnóża Gór Stołowych. Pensjonat Granada.pl. JMP. Znakomicie oddychające i przeciwdeszczowe kurtki na rower. Produkowane w Polsce. Sklep jmpsport.pl. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Lively. Konferencje i eventy online. Lively. Wszystkie narzędzia online w jednym miejscu. Lively.pl. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii W poszukiwaniu idei XXI wieku. Nowozelandzkie miody Manuka MGO Manuka Health. www.miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl. Firma logistyczna OstSped.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tixto.pl. Niezależny serwis biletowy.
Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Firma Yameo z Y na początku, specjalizująca się w rozwoju oprogramowania, oferująca produkt do zdalnej komunikacji z klientem. Lider IT i innowacji w sektorze ubezpieczeniowym, bankowym, zdrowotnym. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.